Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku naszym. Dzisiaj chciałbym omówić taki jeden filmik, który jest na internecie. I on się nazywa Skąd wzięło się chrześcijaństwo? Największy przekręt w historii świata. Już pomijając to, że największy przekręt to jest ten filmik. Teraz tak, ten filmik, w zarysie powiem, możesz sobie oglądać, jest na internecie, tak? Planet Plus wydało taki dokument, to bardzo pewnie, bardzo wszystko jest takie pięknie zrobione. Pierwsze, to jest w 5 minucie. Zaczyna i przedstawia wszystkich bogów z mitologii. Na przykład bierze Horusa, Atisa, Krysznę, Dionizosa, tak? Mitrę, choć też właśnie to jest bardzo ciekawe, przedstawia i tak, i pokazuje ich jako takich protoplastów Jezusa, że te wszystkie rzeczy, które Jezus zrobił, jakim był, coś to już, oni wszyscy to mieli, czyli że urodzili się 25 grudnia z dziewicy, ich narodziny zapowiadała gwiazda, trzy królowie przyszli im tam, trzech królów przyszło im tam złożyć hołd, mieli 12 uczniów, został ochrzczony ten Horus w wieku 30 lat, był zbawicielem, tak, to tam był zbawicielem akurat, ale wybawił. Od czego wybawił, to zaraz powiemy. To jest dosyć śmieszne. Śmieszny filmik, dlatego go poruszam, bo w ogóle to jest tak żenujący poziom, że to normalnie trzeba o tym powiedzieć. Trzeba moim zdaniem to pokazać. Narodzenie z dziewicy, Horusa. No i mówią, że to jest tak samo jak Jezus, tak? Jak się zrodził Horus? Tak, oni mówią, że tutaj w tym filmiku jest pokazane, że dziewicy 25 grudnia. W ogóle 25 grudnia, tak, obalmy już to na początku, bo to jest najśmieszniejsze. Jezus nie urodził się 25 grudnia i w Biblii w ogóle nie znajdziecie takiej daty, że Jezus się urodził 25. W ogóle takiego czegoś nie znajdziecie nigdzie, tak? Dlatego się przyjęło, że Jezus urodził się 25 grudnia, bo właśnie został, jak Kościół Rzymski doszedł, został włączony do panteonów wszystkich tam wierzeń w Rzymie, to oczywiście też się przyjęło, że Jezus urodził się 25 grudnia, jak ci wszyscy tutaj, tak, bogowie, którzy byli bogami Słońca w większości, tak jak Horus na przykład, jedno oko to było jego Słońce, drugie Księżyc, tam takie różne, już nie będę w to wchodził. Byli 25 grudnia, bo 25 grudnia Słońce rodzi się jakby do nowego życia, bo jest przesilenie zimowe i Słońce z najkrótszego dnia, tak, zaczyna, naradza się i ten dzień jest coraz dłuższy. I stąd to się wzięło. Ale to w ogóle nie ma żadnego związku z Jezusem. Jezus nie urodził się 25 grudnia. No i w ogóle nic takiego nie ma w Piśmie Świętym. I to jest pierwsza, to jest w ogóle taki zabawny film, że to se sami prześledźcie, bo jest naprawdę dramatyczny. Horus podobno narodził się z dziewicy. I teraz przeczytam wam, jak się narodził Horus. Horus został zrodzony przez Izydę, gdy jej małżonek Ozyrys został potępiony, zamordowany i poćwiartowany przez Seta. Izyda pozbierała rozrzucone kawałki jego ciała poza prąciem, które zostało zjedzone przez Suma Nilowego. I przy pomocy magii przywróciła życie Ozyrysowi. Stał się pierwszą mumią, dodając mu złote prącie i spółkowała z nim. W innej wersji Izydę zapłodnił boski ogień. Gdy Izyda była w ciąży, musiała uciekać w rejon delty Nilu, by ukryć się tam przed Setem, który chciał zabić dziecko, gdyż to ono było prawowitym następcą zmarłego Ozyrysa. Właśnie w Dolnym Egipcie urodziła boskiego syna Horusa. No, praktycznie identycznie jak Jezus. Jak Jezus. No,
tyle. W ogóle nie będę tego komentował, tylko tak po prostu przeczytam, tak? Jego narodziny były po prostu gwiazda. Je też było trzech króli, którzy to w ogóle tego nie ma, nigdzie tego nie znajdziecie. Ja mam też tam, że tak powiem, książkę o właśnie o tych bogach egipskich wszystkich. No i tam tego nie ma w ogóle, a że miał 12 uczniów już i został ochrzczony. No to tego to w ogóle tego nie ma nigdzie, na żadnych hieroglifach, nigdzie tego nie ma. Że miał uczniów, to w ogóle odpada. Drugim bogiem, którego oni tutaj dają na takiego Atis, to jest starożytny bóg wegetacji, mityczny towarzysz i kochanek bogini Kybele, przedstawiony w postaci młodego pasterza. Urodzony z dziewicy, że był ukrzyżowany, przez 3 dni był zabity i został wskrzeszony. No, urodzony 25 oczywiście grudnia, tak jak Jezus. W ogóle jest ukrzyżowany. A teraz przeczytajmy, co naprawdę mówi o Atisie mitologia. I przeczytam wam. W wierzeniach starożytnych był synem nimfy Nany, która urodziła go zjadłszy owoce migdałowca. Pausaniasz w swym dziele przytacza opartą na podaniach frygijskich znacznie poszerzoną wersję mitologiczną, według której faktycznym rodzicem Atisa miał być dwupłciowy demon, hermafrodyta, Agdistis. Bogowie, obawiając się go pod stełpem, we śnie pozbawili męskich genitaliów w miejscu, gdzie upadły, wyrósł migdałowiec, którego owoc spożyła przypadkiem Nana, córka boga brzegu Sanagarios. Urodziła dziecko, które porzuciła i którym zaopiekował się kozioł, a później zajęli się przybrani rodzice. Kiedy Atis dorósł, jego boska uroda zwróciła uwagę Agdistisa, który jako Kybele zakochał się w pięknowłosym młodzieńcu. Wówczas jego przybrani rodzice wysłali go do pobliskiej Pesynuntu, gdzie poślubić miał córkę króla. W momencie, gdy zabrzmiała pieśń godowa, niespodzianie pojawiła się Kybele Agdistis i zesłała na oblubieńca obłęd, wskutek czego Atis pozbawił się męskości pod drzewem sosny. Z krwi jego wyrosły kwiaty, inne wersje. Wersja mówi o zamienieniu się drzew w drzewo figowe, lecz bogini ubłagała Zeusa, by ciało Atisa nigdy nie uległo rozkładowi i później wskrzesiła go, ażeby odtąd jako jej małżonek lub kochanek stał się symbolem wiecznie odradzającej się przyrody. Ten prawdopodobnie pierwotny mit został w okresie rozwiniętego już kultu w świecie grecko-rzymskim zastąpiony złagodzoną i uszlachetnioną wersją, zgodnie z którą Kybele zakochała się w pięknym pasterzu, wybierając go na swego kapłana i wymuszając na nim ślub czystości. Kiedy jednak jej wybrany zakochał się w nimfie rzecznej, dotknęła go szaleństwem i wówczas dokonał samookaleczenia. Odzyskawszy świadomość, zapragnął popełnić samobójstwo, a litościwa bogini zmieniła go w sosnę. Po opanowaniu Frygii przez Lidów na rodzimą warstwę mitologiczną nałożył się dodatkowy kontekst lidyjski znany. No to no identycznie jak Jezus, tak, że tak powiem, został w ogóle to jest w tym filmie, że został ukrzyżowany, czego w mitologii nie znajdziemy. Trzy dni był zmarły, też tak w ogóle tego nie ma. W ogóle tak, to jest taki żałosny film, że no, trzeba było o nim powiedzieć, bo naprawdę ludzie nie znają Biblii i na serio myślą, że to jest to w tym filmie to jest prawda. A to jest no tak żenujące. Jak wiemy, Atis to jednak jest pomyłka z tym wszystkim. Oczywiście Kryszna, też urodzony z dziewicy, też robił cuda, jak Jezus. Pewnie tak, czemu miał, jak był Bogiem, to czemu miałby nie robić cudów pewnie jakiś. Też gwiazda z dziewicy. I teraz tak, Kryszna. No przeczytajmy sobie. Jest w ogóle Bóg w hinduizmie, z jakiejś tam w Bhagavad Gicie, opisany jest jako najwyższa istota i najwyższy Bóg. Kryszna i związane z nim opowieści pojawiają się w wielu filozoficznych, teologicznych dziełach hinduizmu. Chociaż te opisy różnią się szczegółami związanymi z daną tradycją, to zasadnicza charakterystyka jest zawsze taka sama. Opisuje ona boskie wcielenie, inkarnację, pasterskie dziedzictwo i młodość, a następnie bohaterskiego wojownika, nauczyciela.
Ogromna popularność Kryszny w Indiach spowodowała także różne niehinduistyczne religie pochodzą z Indii, znają to imię. Zgodnie z najnowszymi obliczeniami narodziny Kryszny miały miejsce około 3228 roku przed naszą erą. Miejsce narodzin znane jest obecnie jako Krishnayanmabhami. Krishna urodził się w rodzinie królewskiej w Mathurze jako ósmy syn księżniczki Devaki i jej męża Vasudevy. Mathura była stolicą blisko spokrewnionych rodów, znany pod wspólną nazwą Yadava. Rodzice Kryszny pochodzili z tych rodów, brat Devaki, król Kansa. Nie chce mi się tego czytać. Nigdzie nie ma, że był narodzony z dziewicy, tak samo, że gwiazda go zapowiedziała. No i też tutaj jest oczywiście w niebo wstąpienie Kryszny. Nie przeczę, że ci bogowie czegoś nie robili takiego jak jest, ale co w ogóle oni w żadnym stopniu nie odpowiadają Jezusowi, tak? Bo w ogóle to jest tak dalekie od tego, od Jezusa, że to jest naprawdę, ten film jest dlatego taki śmieszny, znaczy żałosny, i dlatego się nim zajmujemy tutaj. Dionizos, tutaj jest napisane też, urodzony z dziewicy. 25 grudnia, ale to zostawmy, bo wiadomo, że ci wszyscy bogowie to są pogańscy bogowie, czczenie stworzenia, nie stworzyciela, na tym się opiera, dlatego każdy jest jakąś, odpowiadał za jakąś część natury, nie? Słońce, księżyc, wiatr, za coś, czego ludzie nie mogli pojąć, to oni za to byli odpowiedzialni, ci właśnie bogowie. No i też tam był Alfa i Omega, król królów. No i przeczytajmy, jak Dionizos to narodził się z dziewicy. Narodziny. Jego matką była śmiertelniczka Semele, córka Kadmosa, a ojcem Zeus. Żona Zeusa Hera była zazdrosna jego kochanki. Kiedy Semele była w ciąży, bogini namówiła ją, by zmusiła Zeusa do ukazania swojej prawdziwej postaci. Semele nie wiedziała, kim naprawdę jest jej kochanek i z początku nie wierzyła Herze. Nakazała Zeusowi, by dowiódł swojej boskości. Śmiertelnicy nie mogą jednak oglądać prawdziwych postaci bogów i Semele spłonęła. Zeus uratował płód Dionizosa, zaszywając go sobie we własnym udzie. Kilka miesięcy później Dionizos się narodził. To jest właśnie to narodzenie z dziewicy, no tak samo jak Jezus. Według innych źródeł był synem Zeusa i Persefony, królowej świata podziemnego. Może dajmy spokój już. Tak samo następny bóg, Mitra. O Mitrze to w ogóle chodzi takie już przeświadczenie, że Mitra to w ogóle jest tak jak Jezus, że identyczny, nie? Ale zaraz sobie przeczytamy o Mitrze coś. Tutaj właśnie z takiej książki, mam taką książeczkę Religię Świata Rzymskiego, polecam bardzo. Mitologia Mitry, jego narodziny. Według mitologii mitraizmu, którą możemy odtworzyć dzięki scenom przedstawionym na sanktuariach, Mitra urodził się ze skały w dniu 25 grudnia. Było to najważniejsze święto słońca w kulcie, to wiadomo. I wychował wśród pasterzy. W Imperium Rzymskim był czczony jako Deus Sol Invictus Mitra, a wystawiano nieraz także inskrypcje jego rodzicielce Skale, czyli Petra Gentrix. Najważniejszym czynem Mitry było ujarzmienie byka i zabicie go. W tym celu Mitra otrzymał specjalne zalecenie od Boga Słońca za pośrednictwem jego herolda Kruka. Bogato zdobione płaskorzeźbiami sanktuarium nadreńskie przedstawiały różne etapy walki Mitry z bykiem. Najpierw byka posącego się spokojnie na łące, następnie zaś Boga, który nań wskakuje i po ciężkiej walce ujarzmia. Mitra musiał następnie doprowadzić byka do pieczary i tam go zabić, wbijając mu sztylet w prawy bok. Scena ta była przedstawiona na bardzo licznych rzeźbach, płaskorzeźbach według określonego schematu, w którym występowały tylko niewielkie odchylenia. Ofiara z byka miała być źródłem zapładniającym nowe życie i odkupiającym ludzkość. Towarzyszące zwykle mitrze na wizerunkach zwierzęta, pies, wąż i skorpion, wypijały chętnie ożywczą krew spływającą z rany byka. Ofiara była aktem służącym zbawieniu zbiorowości i miała walor kosmiczny. Była powtórzeniem bankietu Mitry i Słońca i odpowiadała inicjacji ziemskiej w miasta Misteria Nieba. Ofiara ta, zdaniem Turkana, różniła się zasadniczo od wszelkich ofiar świata pogańskiego, jak i chrześcijańskiego. Nowością był fakt, że Bóg składa sam sobie ofiarę, nie zaś ludzkiej ludzie jemu. Ale nie była to jeszcze chrześcijańska ofiara własnego życia Boga.
I tu sam ta książka mówi o tym, że to się różni, nie? W koncepcji mitraizmu, chociaż tutaj oczywiście po naukowemu jest traktowane też i chrześcijaństwo, więc to po prostu czytam ciąg. W koncepcji mitraizmu była aktem boskiego zwycięstwa nad śmiercią, czynem Boga dla dobra ludzi, nie zaś ofiarą złożoną przez ludzi Bogu. Mitra, który wypełnił swój obowiązek dla zbawienia ludzi całego świata, mógł budzić nie tylko podziw i cześć, ale także miłość swych wyznawców. Miał prawo wymagać od nich absolutnej wierności przysiędze, która stanowiła kulminacyjny punkt wtajemniczenia w misteria. Jak już stwierdził, ni bogowie wschodni, Atis, Adonis i Ozyrys mogli byli wybawicielami ludzkości, ale ludzie wcale nie pragnęli być takimi jak oni. Natomiast człowiek mógł iść w ślady Mitry, widząc w nim nie tylko przewodnika, ale również wzorzec do naśladowania. Jak widzimy, no, narodziny z dziewicy to na pewno nie. Nie miał żadnych uczniów. Cudów, 3 dni nie umarł w ogóle, nie ma nic tutaj takiego. Wręcz przeciwnie. To on zabił tego byka. Jeżeli chodzi o mitraizm, to żeby być też szczerym, to różne rzeczy tam ludzie o tym piszą na internecie, możecie różne rzeczy znaleźć. Natomiast tu bym chciał coś przeczytać ważnego z Wikipedii. To możecie sobie znaleźć na Wikipedii. Że mitraizm też dużo zaczerpnął z chrześcijaństwa, bo równolegle tak się rozwijał w Cesarstwie Rzymskim chrześcijaństwem. Dlaczego to jest taki pomysł? Że po prostu te wszystkie też różne rzeczy sobie przywłaszczyli? No z tego, że chociażby z takiej prostej informacji, że jeśli chodzi o źródła pisane związane z mitraizmem, nie istnieją właściwie żadne. Znakomita większość wiadomości o nim wywodzi się z interpretacji przedstawień plastycznych, nieopatrzonych żadnymi inskrypcjami poza krótkimi dedykacjami. A zatem interpretacje mitraizmu w znacznej mierze związane są ze spekulacjami. Czego co trudno powiedzieć o Jezusie, tak? O Jezusie mamy mnóstwo historycznych wskazówek, mamy Słowo Boże. Nie musimy nic interpretować, nic sobie wymyślać, dlatego myślę, że też dużo mitraizm zaczerpnął z chrześcijaństwa, które się równolegle właśnie rozwijało wtedy w Cesarstwie Rzymskim. I tam się przenikały wzajemnie. Ten film jest dosyć taki, jeżeli chodzi o tą część, zabawny. I w ogóle ci bogowie i to, co oni robili, to w ogóle nie ma nic wspólnego z Jezusem. W ogóle to jest taki film, tak mnie przekonał mnie o głupocie tych ludzi, którzy to pisali, bo nawet nie pochylili się i nie przeczytali chyba nic o tych bogach. I w ogóle nie znają Jezusa. Właśnie dla mnie to jest najsmutniejsze, że w ogóle ci ludzie nie znają Jezusa. Jakby skoncentrowali się na tamtych, sobie tak sobie pomyśleli, że Jezus też to robi, bo tak nie wiem skąd, ze słyszenia chyba, tak myśleli, że jest, gdzieś zapisane, że jest 25 grudnia się urodził. Nie, to jest tylko takie przyjęte od Rzymian właśnie. Bóg Biblii to jest w ogóle całkiem inna bajka niż oni, niż ci bogowie, którzy odpowiadali za jakieś naturalne rzeczy, które występują na świecie, wiatr, nie wiem, burze, błyskawice. Nasz Bóg jest poza tym, nasz Bóg to stworzył, tak? Boga nie znajdziesz w błyskawicy, ani w, nie wiem, w jakimś mechanizmie, w DNA czy gdzieś. Nie ma go tam, on to stworzył, jest poza tym, tak? Możesz tylko dostrzec jego piękno i to jego moc, tak? Co przeczytam właśnie. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości, ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone. Więc przez to, co stworzone, my chwalimy Boga, widzimy Jego moc, piękno, tak? Po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaciemniło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego czcząc naturę, jakiekolwiek rzeczy w przyrodzie,
To jest, Bóg przed tym przestrzega od samego początku. Nie rób tego. My możemy, Bóg nam dał rozum, przez ten rozum możemy poznawać wszystko, tak? Nauka jest piękna, bo możemy przez naukę dostrzec to, jak potężny jest Bóg. A my, jak jesteśmy mali. No i tyle. Amen. I dziękuję Ci za wysłuchanie. Oglądnij ten filmik. Może się pośmiejesz, może nie. Amen, bracie, i do zobaczenia.